nie stało się. Dostałem dostęp do najnowszej aktualizacji przedpremierowo. I co ciekawe, to co teraz widzicie nie jest jeszcze dostępne w grze. I ja wam pokażę wszystkie dostępne rzeczy, ponieważ mamy tutaj nową mapę, mamy nowe skiny, mamy nowe kroki. Mega, po prostu mega dużo rzeczy. No i jeśli jesteście zadowoleni, że Rafa na Rafie i Eweli dostał właśnie taki dostęp, widzowie, podziękujmy właśnie łapką w górę za to. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj nowe ograniczone czasowo koło, na którym mamy dwa nowe stumblery. Jeśli wam się podobają, bo już je możecie tutaj zobaczyć, no to widzę, zostawiajcie łapy, subskrybujcie oczywiście kanał i oglądajcie do samego końca, bo dzisiaj zagramy na nowej mapie. Zobaczymy, jak ona wygląda, ale słuchajcie, pierwsze co, dwa nowe skiny. Jeden taki właśnie z rogami i jakiś super, właśnie jakiś ninja run, jakiś shurikeny. Ej, ten ziomek, ten skin jest przepotężny. Słuchajcie, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Zaraz będziemy jeszcze kręcić kołem oczywiście i słuchajcie, mamy tutaj... Aha, czekajcie, bo tutaj już nic nie ma oprócz tego. Także tak wygląda sklepik i zobaczmy sobie jeszcze tutaj w dostosuj. Wejdźmy sobie w legendarne i przejdźmy na sam dół. Przynajmniej tak mi się wydaje, że na samym dole powinniśmy mieć właśnie nowe skinki pokazane, ale ich tutaj nie mam pokazanych, więc być może po prostu... Aha, dobra, czy ja je po prostu muszę wydropić z tego koła. Co my tutaj jeszcze, widzowie, mamy? Mamy tutaj Stumble Pricks i słuchajcie, jak możecie zobaczyć, to będzie zupełnie, totalnie nowy tryb, czyli nowy tryb, w którym będziemy ścigać się na mapie. I zobaczcie, na miejsce gotowi start, pal gumę i ściągaj, i ścigaj się do mety w ograniczonym czasowo wydarzeniu. Zostaw konkurencję w tyle i zajmij pierwsze miejsce w wyścigu, by zdobyć koronę. I słuchajcie, zagramy dzisiaj tę mapkę i tak jak mówię, dzisiaj bez Eweli, więc każdy teraz w komentarzu zostaje serducho, a ja przechodzę do nowego koła i zakręcimy nowym kołem. Co ciekawe, dostałem coś jeszcze, ale pokażę wam na samym końcu odcinka, co dostałem, ale tu zupełnie nie chodzi o Stumble Guys, więc widzowie, no tak jak mówię, oglądajcie do końca i a słuchajcie, wejdźmy na to koło, no i zakręćmy sobie tutaj, a może raz, na początek raz. Ej, fajnie to koło wygląda. Czyli tak, widzowie, nie dość, że dostaliśmy dostęp do nowych skinków, totalnie nowych. Co będę miał? W sumie to jestem ciekaw tego, jak to będzie wyglądać, dobra. Zakręćmy jeszcze raz tym kołem. Ej, mam nadzieję, że dostanę. Myślicie, że dostanę nowego skina? Mam w sumie na to 25%, gorzej jak cały czas animacje. Ej, dobra, ej, no i o to chodzi, widzowie, tymi skinami dzisiaj zagramy, ja wyposażam tego ziomeczka, no i słuchajcie, jako że mamy tego pierwszego, to tego drugiego zostawimy sobie na później, także pierwszy co, przetestujmy sobie, ponieważ mamy dwa tryby, mamy ślizgające się stumblery i zobaczmy, jak to wygląda, o co tutaj chodzi, zagramy na nowej mapie oraz zdobędziemy tamtego skinka. Tutaj jest jakiś V, jak możecie zobaczyć, trochę nie wiem, o co chodzi. Ale to jest chyba przez tego launchera, więc tym się nie przejmujcie, widzowie, jakby co, lecimy z tematem. Ej, szczerze, tak się teraz zastanawiam, że może być trochę wstyd, jakbym tutaj odpadł, bo tu będą same boty. Jak widzicie, troszeczkę ta beta się zacina i mamy tak, super paint slide, ścigaj się do mety. Ej, jak dziwnie, co jest grane? XD, ej, co jest tak szybko się biega? Wow, ej, podwójne, ej, co tu się dzieje? Ej, XD, jak tu się szybko, ej, czemu tu się tak szybko biega i się człowiek ślizga? Ale sztosik, czekajcie, czyli jest inna, nie, ej, totalnie inna jest grawitacja, jakieś ślizgi tutaj, czekajcie, jak to będzie? Czekajcie, dobra, udało się, słuchajcie, to jest, jestem mega szybki, czyli latam dużo szybciej, a czekajcie, jakby to jeszcze sprawdzić? Czy my się tu możemy jakoś ślizgać? Nie. Myślałem, że tutaj będzie właśnie jakiś jeszcze ślizg, czy coś takiego. Więc wygląda na to, widzowie, że jeśli chodzi o tą mapkę, to mamy tutaj, przechodzisz jedno miejsce. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądać animacja tego wszystkiego. Graficznie nie wygląda to dobrze, bo to jest na jakimś tutaj innym launcherze. Tak wygląda. Dobra, przejdźmy teraz do animacji, widzowie. Sprawdzimy sobie wszystkie rzeczy w nowej becie. I tak wyglądał skinek. Jest to mega ciekawe, szczerze mam powiem, jest to mega ciekawe. Dobra, odbierzmy sobie tutaj to wszystko i zaraz zagramy właśnie w Stumble Pricks. I z tego co widzę w ogóle, w tym wszystkim mamy tylko jedną rundę. Być może to będzie zmieniane, ale tego nie wiem tak naprawdę do końca. Więc wejdźmy sobie, widzowie, wejdźmy sobie tak teraz w dostosuj i mam... O!
Ej, ale kozackie, ty. Dobra, użyjmy sobie tego i czy shurikeny? Nie. Dobra, no to teraz przechodzimy oczywiście do koła. No i wylosujmy tutaj, dobra, dwa razy teraz wylosujmy. Trzymajcie kciuki, żeby udało się zdobyć coś nowego, widzowie. Oj, ten sam skinek, okej. No to jestem ciekaw. Aha, to w ogóle te skiny są legendarne? Ej, te skiny są legendarne. Dostałem dwa razy to samo, nieważne. Jeszcze raz w takim razie, trzy razy. Może się to uda zdobyć teraz. Oraz stop. Okej. Czyli jak widzicie, no łatwiej jest zdobyć tego gościa. Dobra, mamy kroki, jest dobrze. I zobaczmy. Proszę, niech będzie już ten skinek. Ej, nie ma. No, no normalnie ten czaszkownik tutaj cały czas leci. Dobra, mamy kroki, więc pamiętajcie o tych krokach. Dobra, dajmy 5 razy. Niech to się tutaj wylosuje. Z tego, co widzę, to tu mi się zmienił kolor na czerwony. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Czyli mamy kroki. Mamy tego Naruto, taki Naruto. Aj. Ej, czemu nie mogę trafić tego ziomeczka? No proszę. Widzowie, jak chcecie, to możemy z Ewelą zrobić walkę na to koło. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. Walka na niedostępne koło. Stop. Ej, no come on, czy ja nie mogę naprawdę... Dobra, teraz już musi być. Ej, teraz już musi być. Ej, co jest grane? Dlaczego? Dobra, czekajcie, może zakręćmy po 3 razy. Bo gorzej, jak mi się teraz uda. Uwaga. Dobra, stop, stop, stop. Jest, dobra, jest, jest, jest. Nie wiem, jak ten skin się nazywa, ale fajnie to wygląda. Słuchajcie, no oczywiście kroki, więc mamy wszystkie skiny. Zagramy teraz na nowej mapie. I jeśli, widzowie, macie jakieś mity do przetestowania, to na jutro nagramy wraz z Ewelą mity. Piszcie mity do nowej mapy. W ogóle epicka skórka, czemu to był złoty bananek? Ej, słuchajcie, prawdopodobnie przez to, że jesteśmy po prostu na becie, to był złoty bananek. Ej, w ogóle ciekawe by było, jakby w końcu dodali. Chociaż jego się chyba nie da zdobyć, nie? Jakoś chyba zgiwały i z tego, co wiem. Dobra, mamy tutaj nowego Oniutsu. Tak wygląda. Ej, wow, ej, ale kozak, że jest maska z dwóch stron. No i to mi się podoba. Lecimy i weźmy sobie jeszcze te kroki. Użyjmy tych kroków, proszę bardzo. I teraz wchodzimy. A właśnie, ej, nie sprawdzimy kroków na tej mapie, ale to nic, widzowie, sprawdzimy najwyżej na kolejnym odcinku. I widzowie, jeśli macie jakiekolwiek mity, piszcie mity w komentarzu do nowej mapy. Ja na pewno z Ewelą nagram taki odcinek, więc piszcie. I mamy, widzowie, nareszcie nowa mapa. Troszkę mi... Ej, tu od razu są wszyscy w samochodach. I zobaczcie w ogóle, jak wygląda mój skin. Ej, halo, czyli mamy tutaj V chyba. Ej, widzowie, nie wiem dlaczego. Aha, dobra, na myszce. Ej, ty, widzowie, może być problem, bo tutaj to sterowanie jest po prostu... Ej, dobra, jesteśmy tędy. Czemu nie mogę sterować tym... O, choinka, widzowie. No może być trochę przypał, dlatego że sterowanie mam źle ustawione, ale tak... Napiszcie w komentarzu, widzowie, co wy... Ej, no, ej, ej, czemu mnie cofnęło? Czemu mnie cofnęło? No dobra, użyjmy sobie... Dobra, udało się. XD, XD, XD. Ej, to... Dobra, da się podskakiwać. No proszę mnie wypuścić stąd, no ludzie. Ej, widzowie, zaciąłem się, czyli jak widzicie? Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy coś takiego. Ej, come on, ale to źle. Rafa tutaj... No widzę, przepraszam, że ja tak jadę, ale to jest jakiś koszmar. Aha, ci nie można skracać. Czyli zobaczcie, jak wjedziemy tu w trawę. Widzowie, piszcie mity, tylko jak to będzie na takim sterowaniu. Jak to będzie na takim sterowaniu. Ej, no halo, ja się patrzę. Dobra, ej, patrzcie się, jak to cofa. Czyli nigdzie nie możemy wyjechać stąd, bo jak wyjedziemy. Dobra, ej, możecie, nie ruszajmy. Dobra, okej, okay, okej, okay. Ja tu chyba coś poplątałem. Ej, tak to muszę robić, okej, okay. Ej, fajnie wygląda ta mapka, widzę. Mega kozacka mapa, tu mamy coś takiego. Ej, ale sztosik, i tu wjeżdżamy, dobra, turbo. Okej, sorry, że wam to zasłaniam tutaj. X, ha, dobra, jest. I ja cię kręcę. Widzę, fajna mapka, fajna, mega fajna mapka. Podoba mi się to. Dobra, mamy znowu turbo i czy da się jechać do tyłu? Ej, da się jechać do tyłu? Jestem ciekaw, widzowie, czy da się jechać do tyłu? Ale to jest chyba jedna z najlepszych tutaj przygód, widzę, jakie mogliście kiedykolwiek zobaczyć. Proszę państwa, i wjeżdżamy. Ej, mogliśmy się tu odepchnąć. Dobra, nitro, dawaj. Szkoda, że nie pokazuje... O, choinka. Szkoda, że nie pokazuje prędkości. Musimy tu trochę zakręcić. Czyli nitro cały czas się uzupełnia.
Tu można podskoczyć. Ej, ależ to sik, widzowie. Dobra, już jadę trochę lepiej. Okej, wcześniej to ja nie wiedziałem w ogóle, co robić. Aha, czyli jak do wody wpadniemy, to tak to... Dobra, widzowie, odpadamy, ale mapka wygląda naprawdę mega fajnie. W ogóle pod kolor mi się ten kot tu zaświecił. I słuchajcie, widzowie, także to wygląda na to, że to są wszystkie rzeczy, które nadchodzą do gry. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Nowe skórki, nowe emotikony, animacje, zaczepki. Usunięto błędy. Także widzowie, tak wygląda cała aktualizacja. I widzowie, oczywiście mówiłem wam o jednej jeszcze rzeczy. Wbijajcie na ten film. Jeśli gracie w Pet Simulatora, no to tam właśnie dostałem nowego Huge'a. I trzymajcie się, na razie. Cześć!